Siemano, z tej strony Darciu, witam widzowie w kolejnym omówieniu chapterów JoJoLens. Na samym wstępie zachęcam Cię do dania subskrypcji, aby się przerobił kolejnych materiałów na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie szósty chapter, rozpoczynający nam taki mini arc potyczki z pewnym stand userem. Ci, co oczywiście czytali poprzednie rozdziały, mam nadzieję, że mają już lampki nad głowami. Tak by the way, oficjalnie minęło już pół roku od wydania pierwszego chapteru. Stąd moje zapytanie do Was. Jak do tej pory oceniacie całą mangę JoJoLens? Napiszcie koniecznie mi to w sekcji komentarzy. Ale dobrze, nie przeciągajmy tego wstępu w nieskończoność i zaczynajmy już to omawianie. Rozdział zaczynamy naszą kochaną ekipą złodziejaszków, która to przemierza pobliską hawajską dżunglę po udanej misji schwytania diamenta. Oczywiście naszego głównego protaga myśli nie opuszczają nawet o krok, przy czym ciągle rozmyśla o tym, co powiedział mu Kishibe Rohan. Wysnuwał on powoli swoje teorie, ale ostatecznie postanawia zachować lawę, którą dostał w tajemnicy przed wszystkimi, przy czym wyda ją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dostanie za nią jakiekolwiek pieniądze. Kiedy towarzysze podążają tą leśną drogą, usiłując zapamiętać miejsce stania samochodu, Paco potyka się o pobliski korzeń. Nie byłoby z tym nic dziwnego, gdyby nie to, że diament wyleciał im wtedy z plecaka. I tutaj po raz kolejny jesteśmy świadkami tych dziwnych zjawisk. Ponieważ to samo stało się chwilę temu z banknotami oraz rysunkiem Rohana Pink Dark Boya. Jodio wraz z Dragoną odrzucają możliwość przypadku bądź mieszania się Rohana w tą sprawę. Przy czym nasz główny Jojo zdaje sobie sprawę, że lawa najprawdopodobniej ma dziwne właściwości przyciągania cennych przedmiotów. Jodio próbuje podnieść kryształ, ale właśnie wtedy przypadkiem dotyka ukrytego w liściach druta, który okazuje się być wrogim standem. Zaczyna on zwisać do góry nogami, przy okazji upuszczając próbkę magmy, którą dostał od Rohana. Ale co najbardziej interesujące, dostrzega sylwetki kotów skrywających się właśnie w krzakach, dzięki czemu ostrzega resztę o ataku stand userów. Trochę im zajęło, zanim się ogarnęli, no bo w końcu dziwnym jest, że jakieś bezpańskie koty nagle zaczynają polować na turystów, na dodatek z mocami standów. Noga Jody zostaje przebita przez owy drut, a Dragona, który chciał uwolnić brata, również zostaje zraniony przez kolejne dwa druty. Kiedy Paco jest gotowy do obrony, widząc nadchodzące pręty lecące w ich stronę, to dostrzega Usagiego, które gdyby nigdy nic potajemnie zostawił ich wszystkich na pastwę losu, zabierając ze sobą wszystkie cenne łupy. Jody, wiedząc, że zaraz najprawdopodobniej zginął, obmyśla plan. Każe Dragonie oraz Paco schować się pod drzewem, z którego zwisa, po czym aktywuje umiejętność November Rain, aby przygwozić do ziemi nadchodzące pręty, przy okazji osłaniając swoich towarzyszy. Wszystkiemu oczywiście przyglądają się te trzy bezpańskie koty. No i widzowie, dzisiaj bardzo krótki chapter ze względu na tą ciągłą, dynamiczną walkę i niestety obawiam się, że od tej pory chaptery będą właśnie już tylko krótsze, w tej normie 28-35 stron na rozdział, co niestety mnie troszeczkę smuci. Jako że jest to część pierwsza, to oczywistym jest, że za miesiąc otrzymamy kontynuację, ale bardziej zastanawia mnie, ile tak właściwie to wszystko potrwa. Co do umiejętności standów tych całych bezpańskich kotów, to wydają się one być strasznie przewidywalne, w sensie tu głównie chodzi chyba o dystans. Myślę, że kluczem do zwycięstwa jest właśnie walka na bliski dystans, którą najprawdopodobniej jeszcze ujrzymy, no bo te koty bez powodu chyba by się nie ukrywały za tymi wszystkimi liśćmi, co nie? By było na tyle, jeśli chodzi o to mówienie. Zapraszam oczywiście do mojego Discorda, słyszymy się za miesiąc w kolejnym chapterze. Bye!